przedstawimy Państwu kolejną prelekcję znakomitego malarza i grafika Leszka Wyczółkowskiego, który co dwa tygodnie prezentuje sylwetki polskich malarzy tworzących na przełomie XIX i XX wieku w historii sztuki nazwanego okresem Młodej Polski. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, słonecznie i kolorowo. Dzisiaj pragnę przybliżyć Państwu działalność artystyczną i pedagogiczną Wojciecha Gersona. Wojciech Gerson urodził się w Warszawie w 1831 roku w rodzinie drobnego przemysłowca. Przodkowie rodziców Wojciecha wywodzili się z Belgii, Francji i Niemiec. W domu Gersonów kultywowano jednak polskie tradycje patriotyczne, co niewątpliwie wpłynęło na późniejszą twórczość Wojciecha. W latach 1844-51 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. W okresie 1853-55 kontynuował naukę w Akademii Petersburskiej. W 1878 roku został uhonorowany tytułem profesora tej uczelni. W 1856-58 roku doskonalił swój warsztat artystyczny w Paryżu w pracowni Leona Konieta oraz samodzielnie studiując sztukę dawnych mistrzów w muzeach i galeriach. W 1858 roku osiedlił się na stałe w Warszawie. Otworzył własną pracownię, w której nauczał prywatnie. W 1871 roku podjął obowiązki pedagoga w warszawskiej klasie rysunkowej, w której wykształcił całą plejadę znakomitych artystów, między innymi Annę Bylińską, Józefa Chełmońskiego, Eligiusza Niewiadomskiego, Józefa Pankiewicza, Władysława Podkopińskiego, Jana Stanisławskiego i Leona Wyczółkowskiego. Wojciech Gerson w Warszawie, Jan Matejko w Krakowie to nie tylko znakomici artyści, ale również utalentowani pedagodzy. To z ich pracowni wyszła znakomita większość elity polskich artystów okresu Młodej Polski. Tam, poza zdobywaniem umiejętności warsztatowych, rozwijano umiejętności obserwacji natury, miłości i szacunku do tradycji narodowych. Chełmoński, wspominając Gersona, pisał: zaszczepiał on wniosłe wyobrażenie o powołaniu artysty, który powinien być jakby kapłanem i apostołem swoich idei w sztuce i ma dla niej być gotowym do wszelkich ofiar. W 1858 roku Gerson był jednym z inicjatorów powstania Krajowej Wystawy Sztuk Pięknych, przekształconej później w Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Był animatorem i współorganizatorem wielu ważnych przedsięwzięć artystycznych, publicystycznych i kolekcjonerskich. Kierował czasopismami Przyjaciel Dzieci, Wieniec i dwutygodnik Świat Artystyczny. Pisał krytyki sztuki do wielu warszawskich czasopism. Dla Teatru Wielkiego projektował dekoracje ścienne oraz kostiumy sceniczne. Wojciech Gerson należał do najwybitniejszych przedstawicieli polskiego XIX-wiecznego akademizmu. Najwyżej cenił malarstwo historyczne o patriotycznej wymowie. Obraz Opłakane apostolstwo, apostolstwo germańskie u Słowian pomorskich, to patriotyczna manifestacja nawiązująca do sytuacji germanizacji w pruskim zaborze. W dziele Śmierć Przemysława podziwiamy ciekawą i wybalansowaną kompozycję o znakomitym warsztacie i silnej dramaturgii. Z wielką wrażliwością namalowane draperie, a dozowanie światła to prawdziwe mistrzostwo. Powrót Kazimierza Odnowiciela. Tu Gerson dramaturgiem wzmacnia ekspresją pejzażu. Bardzo wymowna kompozycja. Szczególnie zachwycam się subtelnym używaniem światła w jego kompozycjach historycznych, religijnych i alegorycznych. Ono buduje zamierzoną atmosferę i ekspresję dzieł. Wojciech Gerson namalował wiele malowideł i obrazów ołtarzowych do kościołów katolickich i ewangelickich na terenach polskich, rosyjskich i austriackich. W malarstwie sakralnym często modyfikował tradycyjne schematy, wprowadzając w tle rodzinny krajobraz. Pracę tę cechował realizm znamienny dla akademickich norm opracowanej kompozycji i świetny warsztat. Widzimy to szczególnie w zjawie Barbary Radziwiłłówny, gdzie Gerson prezentuje nam dzieło o szczególnych walorach, silnej kompozycji, znakomitym warsztacie i magicznym świetle.
Te same cechy możemy przypisać pracom o charakterze symbolicznym i alegorycznym. To magiczne światło nadaje atmosferę i nastroje pracom, które w ograniczonej skali koloru jedynie w szarościach przedstawia nam scenę pełną ekspresji, a twarze oddają tylko siłę dramatu. Tak dzieje się w Balladynie. Wojciech Gerson dał się poznać również jako dojrzały portrecista. Portrety te są wykonane w nurcie realistycznym, gdzie psychologiczna analiza modela bierze przewagę nad typowym upozowaniem i wiernym odtworzeniem detali. Widzimy wrażliwość świetnego obserwatora i biegłego interpretatora portretowanych osób. Mimo że Gerson uważał się za twórcę obrazów historycznych, to miał on ogromny wpływ na malarstwo pejzażowe. Wyrosło ono z etnograficznych zainteresowań artysty i zachwytem pięknem życia polskiej wsi. Szczególnie urokowi Tatr Gerson poświęcił wiele prac. Jako jeden z pierwszych z wielką pasją organizował plenery, które z wielkim powodzeniem kontynuowali jego studenci. Poprzez bezpośrednią obserwację natury poszukiwano prawdy w sztuce. Pierwszy obraz Gersona, jaki pamiętam jeszcze z dzieciństwa, to cmentarz w górach w Muzeum Narodowym w Warszawie. Zaciekawił mnie fakturą i sugestywnym światłem. Jeszcze nie rozumiałem symboliki muru cmentarnego, który w tak prosty sposób dzieli świat doczesny ze światem obiecanym. Wojciech Gerson w bardzo naturalny sposób potrafił oddać charakter ukochanych Tatr. W wąskiej skali brązów, szarości i zieleni wraz z luźnym, czasem wręcz szkicowym sposobem malowania odtwarzał tajemniczość i potęgę tatrzańskich widoków. Ukazywał w scenerii Tatr zwaliska skalnych głazów i monumentalne masywy górskie. Nagłą zmienność aury, która tak dramatycznie wpływała na atmosferę widoków, a które z tak wspaniałym mistrzostwem prezentował nam ten wspaniały artysta i pedagog. Wojciech Gerson zmarł w Warszawie w 1901 roku, przeżywszy 70 lat. Pozostawiony wspaniały dorobek artystyczny po części został skradziony przez Niemców w czasie II wojny światowej. Rodzinne archiwalia, wiele szkiców i obrazów spłonęło w czasie Powstania Warszawskiego. Jestem niezmiernie rad, że mogłem przedstawić twórczość tego tak ciekawego artysty i zasłużonego pedagoga. Zapraszam Państwa do odwiedzin polskich muzeów, skarbnicy naszej narodowej historii. Dziękuję Państwu za uwagę. Do miłego!